Gość Radia Płońsk. 1 marca to od 10 lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj tego tematu nie może zabraknąć na antenie Radia Płońsk, dlatego razem z nami młodszy inspektor Marek Sabalski z jednostki strzeleckiej 1006 w Płońsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam radiosłuchaczy. Zacznijmy od podstawowej wiedzy. Kogo nazywamy żołnierzami wyklętymi czy niezłomnymi? To są żołnierze podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia w latach 1944-1963, którzy próbowali się przeciwstawić zniewoleniu i sowietyzacji Polski, jej podporządkowaniu Związkowi Sowieckich Socjalistycznych Republik Sowieckich. Tego określenia po raz pierwszy użyto w 1993 roku. Wówczas była organizowana wystawa poświęcona żołnierzom tego niepodległościowego podziemia powojennego, organizowana przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim, a pojęcie to rozpropagował historyk, dziennikarz pan Jerzy Śląski, który jest autorem wielu opracowań dotyczących właśnie żołnierzy wyklętych. Dlaczego wyklętych? Dlatego, że komunistyczne władze powojenne próbowały ich przedstawiać jako bandytów, jako faszystów, wymazać ich z ludzkiej pamięci, przypisać im wszystkie najgorsze dokonania i cechy i w ten sposób również wymazać ich cześć, pamięć o nich z świadomości społecznej. A czyja historia najlepiej opisuje postawę żołnierzy wyklętych po zakończeniu II wojny światowej? No i jak ona wyglądała? To jest bardzo ciężko jednoznacznie powiedzieć. Jest bardzo wiele postaci takich sztandarowych. Każda z tych postaci, a przypomnijmy, że szacuje się, że tych żołnierzy w ciągu tych blisko 20 lat przewinęło się w tych oddziałach około 120-180 tysięcy, więc to były duże grupy. W więzieniach jeszcze na początku lat 50. za działalność przeciwko władzy ludowej przebywało skazanych 250 tysięcy ludzi, więc to pokazuje skalę sprzeciwu społecznego, z jakim się zniewolenie i sowietyzacja Polski spotykało. Dlatego można powiedzieć, że ciężko jest mówić o jednej postawie. Jest wiele postaci sztandarowych, tak jakby chociaż Witold Pilecki, czy pułkownik Łukasz Ciepliński, z młodszych osób Danuta Siedzikówna, Inka, Zygmunt Szędzielarz Łupaszka, Zdzisław Badocha Żelazny i wiele, wiele innych postaci. Możemy o nich czytać, zapoznawać się z ich historiami. To oczywiście są bohaterowie, którzy poświęcili swoje życie, poświęcili swoją działalność temu, żeby przywrócić Polsce wolność. To są dramatyczne historie i ich wspólnym mianownikiem jest to, że oddali oni życie za tą wolność Polski. Niestety oddali nie zawsze w walce. Często byli skrytobójczo mordowani albo były to mordy sądowe w oparciu o sfabrykowane zeznania. Jesteśmy winni im pamięć i cześć za to ich poświęcenie i postawę godną do samego końca, że nie poddali się mimo tej nierównej, dramatycznej walki. A w powiecie płońskim również znajdziemy podobne historie? Oczywiście w powiecie płońskim również mamy swoich bohaterów, swoich wyklętych. Tutaj przecież był zorganizowany obwód ruchu oporu Armii Krajowej MEWA. W skład sztabu tego obwodu wchodził Bronisław Urbański, pseudonim Ślepy, który był zastępcą komendanta, Marceli Gajewski, pseudonim Mściciel. Jednym z oddziałów działających na terenie powiatu polskiego dowodził Leon Ziłkowski, pseudonim Lis, i porucznik Franciszek Majewski, pseudonim Słony, po którego śmierci dowództwo nad tym oddziałem przejął Wiktor Stryjewski, pseudonim Cacko. Tutaj działał również Zygmunt Ciarka, pseudonim Sowa. To są ci ludzie, o których wiemy, że walczyli, wchodzili w skład tego obwodu i na tym naszym rejonie, można powiedzieć, zginęli. Wiemy, że Bronisław Urbański, Marceli Gajewski i Zygmunt Ciarka zostali skazani
i rozstrzelani w płońskim areszcie. Z kolei Wiktor Stryjewski, pseudonim Cacko, i Zygfryd Kuliński-Albin zostali rozstrzelani w mokotowskim więzieniu. Miejsca pochówku Stryjewskiego do dzisiaj nie odnaleziono, natomiast Zygfryd Kuliński został odnaleziony na powązkowskiej tak zwanej łączce. Powiedz proszę, czego uczymy się od żołnierzy wyklętych, od ich historii? Możemy powiedzieć, że takim testamentem żołnierzy wyklętych są grypsy pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pisane z więzienia do swojej żony i syna. I w tych grypsach on zawarł to, co najważniejsze dla nas, dla młodych, a pisał to przecież do swojego syna. Kochaj Polskę i miej jej dobro na uwadze, zawsze. Kształć swój umysł, zdobądź szerokie wiadomości. Staraj się zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego. Co szlachetne i wielkie przyjmuj, co płytkie i nikczemne odrzucaj. Te proste słowa pułkownika Łukasza Cieplińskiego to jest drogowskaz. To jest drogowskaz, który mówi nam o tym, jak się zachowywać, żeby być dobrym obywatelem, dobrym Polakiem. Jeszcze jedno zdanie warto przypomnieć tego niezwykłego człowieka, który pisząc stwierdził, że wierzy, że Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. I to dzisiejsze nasze wspominanie żołnierzy wyklętych, przywracanie ich ludzkiej pamięci jest właśnie przywracaniem godności ludzkiej tym pohańbionym bohaterom. A w tym roku w jaki sposób zostanie uczczona ich pamięć 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Jednostka strzelecka 1006 Płońsk od 11 lat, a nawet dłużej, oczywiście współorganizuje lub uczestniczy w organizacji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku uroczystości w Płońsku będą miały bardzo skromny charakter. To jest oczywiście podyktowane stanem epidemii, tym, że nadal obowiązują nas obostrzenia co do organizacji zgromadzeń publicznych. Także uroczystość 1 marca będzie miała charakter tylko uroczystego złożenia wieńców, zapalenia zniczy przy tablicy poświęconej pomordowanym bohaterom i ofiarom terroru hitlerowskiego i komunistycznego przy kościele parafialnym parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. Przy tej tablicy corocznie się zbieramy, wystawiamy honorową wartę, zapalamy znicze, składamy wieńce i w ten sposób tradycyjnie chcemy oddać w tym roku cześć żołnierzom wyklętych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku te uroczystości będą mogły mieć bardziej podniosły charakter. Mamy w Płońsku ulicę Żołnierzy Wyklętych. Być może warto też pomyśleć o upamiętnieniu tych bohaterów działających na terenie naszego miasta, naszego powiatu w jakiejś innej formule, wymieniając ich z imienia, z nazwiska, po to, żeby nasi mieszkańcy, społeczność płońska i powiatu płońskiego pamiętała o tych ludziach, o tych osobach, pamiętała te nazwiska. Nie znamy ich grobów. Ważne, żeby pamięć o nich przetrwała. Młodszy inspektor Marek Sabalski z jednostki strzeleckiej 1006 w Płońsku był dzisiaj Państwa moim gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę i zaproszenie. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.